A my w dalszym ciągu jesteśmy na wyścigu wraków w Chośnie II i udało nam się spotkać taką sympatyczną ekipę, która jest po części z Łowicza, trochę z Dąbkowic, jest ktoś z Sochaczewa, tak? Witam Was serdecznie. No i widzę, że tutaj dwa samochody, które przygotowują się do startu. Opowiedzcie, jaka jest w ogóle historia Waszego udziału w tym wyścigu. Historia jest taka, że tydzień temu miał kolizję z ciężarówką. No o. Postanowiliśmy go po prostu trochę przerobić i dać sobie drugie życie. Drugie życie dla niego, a dla nas dobrą frajdę, tak? To jest Fiat Seicento. Miał kolizję z ciężarówką. Tak jest. Aha, okej, czyli i tak dosyć łagodnie ta ciężarówka go potraktowała, można powiedzieć. No, tak. Nie aż tak łagodnie. Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest mocny samochód jednak. Mam nadzieję, że wbrew pozorom. Mhm. Postanowiliście, jak rozumiem, to przykre zdarzenie przekuć w coś dobrego, tak? I tutaj... I się dobrze pobawić. Mhm. Jakie modyfikacje, co trzeba było tutaj wykonać, żeby ten samochód mógł wystartować na torze? Z jednych modyfikacji to tak jak widać chłodnica u góry, żeby jej nie rozwalić szybko. Wzmocnienie z przodu, podłużnic, błotników. Wydech do góry, no i w sumie to tyle. I dobre malowanie, pół na pół. Mhm, okej. Okay. A jaki był oryginalny kolor? Bordowy. Bordowy. Mhm. I już praktycznie śladu nie zostało, niewiele tego bordowego. Niewiele. Jest czarna strzała. No i mamy tutaj drugi samochód. Podobno on już ma, jest zaprawiony w bojach, tak? To nie pierwszy jego start na Wrak Race. W tamtym roku też to miało iść na złom. Postanowiliśmy to wykorzystać i zrobiliśmy w tamtym roku samochód właśnie na Wraka. Już raz wystartowaliśmy. Wytrzymał, teraz łącznie firmowo dwa samochody postanowiliśmy wystawić, no i się dobrze bawić. No właśnie, co Wam daje udział we Wrak Race? Co nam daje? Dobrą zabawę. Dobrą frajdę. Dużą dawkę adrenaliny. No, myślę, że bez wątpienia, nie? Adrenalina. Kto będzie kierował? Kto będzie kierowcą w Waszych teamach? My tu na zmianę. Ja jestem kierowcą, mamy tu pilota. Pilota. Aha. My zmieniamy się co zmieniamy. Powiedzcie, jeśli chodzi o ten konkretny samochód, ten żółty, jakie tutaj były modyfikacje wdrożone? W jakiej kategorii będzie samochód startował? Kategorii Proto. Mhm. Jakie modyfikacje są tutaj dopuszczalne? No, wszystko, no. Wzmacniany przód, opony inne. Musieliśmy trochę go podnieść, żeby zmieściły nam się w ogóle opony. Czyli zabawy było sporo. Jak długo przygotowuje się taki pojazd? Jeśli chodzi tak, o te aspekty techniczne. Jak jest pomysł, to myślę w ciągu tygodnia to zrobię. Sejczętem dwa wieczory. W tym roku z racji tego, że gość miał być kabaret Malina, to wykorzystaliśmy za ich zgodą ich logo. No właśnie, Liczymy, że nas zauważą. Tak, czekamy wszyscy tutaj na królów żyta. Miejmy nadzieję, że dostrzegą ten pojazd.